Po raz kolejny Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego obejmuje wsparcie Zespół Śląski. To jest umowa paroletnia i można powiedzieć taki prezent na gwiazdkę od pana wicepremiera Glińskiego. Bardzo się cieszymy, ponieważ to są bardzo dobrze zainwestowane pieniądze. Zespół Śląski jest naprawdę, tak mówię, żargonem trochę sportowym, international level w kulturze. I jeździ po całym świecie, jeździ po Polsce, wzbudza bardzo pozytywne emocje. Dla nas powód do dumy i satysfakcji, że ministerstwo po raz kolejny to docenia. My też jako Zarząd Województwa bardzo mocno wspieramy Zespół Śląski, tak od roku bardzo dynamicznie, zwiększając też dotacje, bo tych potrzeb jest oczywiście bardzo, bardzo dużo. No ale na kulturę trzeba łożyć duże środki, ponieważ ona tego wymaga, żeby była na najwyższym poziomie i żeby nas inspirowała do życia. No ja bardzo kocham zarówno Śląsk, jak i Mazowsze, bo jestem warszawiakiem, ale cieszę się bardzo, że oba zespoły i że Śląsk jest w tym programie współprowadzeń, bo to zwiększyło potencjał, możliwości rozwojowe, wyjazdy, inwestycje, a także po prostu taki budżet ten podstawowy na funkcjonowanie zespołu. I dzięki temu myślę, że i wiem o tym, że potencjał zespołu, który jest olbrzymi, jest w pełni wykorzystywany.